Nazywanie nowej choroby. Jak nazwiemy nową chorobę, którą właśnie odkryłem? Może choroba Ryszarda Gogo? Nie chcę nazywać choroby swoim imieniem. Zły przeszczep. Nie mieli już żadnych uszu, więc dali mi stopę. Nie cierpię jej. Jak dowiedzieć się, że nie umiesz się ubierać? Nie umiesz się ubierać, jeśli nosisz zielony kolczyk w nosie do czerwonej koszuli. W 1983 roku Lencela wyprzedził swoje czasy. Gdy na 10 amerykańskich domów tylko w jednym znajdował się komputer, gdy bot oznaczał po prostu larwę z rodziny gzowatych i gdy na listach wymarzonych zawodów przyszłości miejsce na podium wciąż zajmowali nauczyciel, lekarz i prawnik, Lencela postanowił zostać youtuberem. Rekinia niesprawiedliwość. Potrafię wystukać 90 słów w minutę, ale nikt mnie nie zatrudni, bo jestem rekinem. I oczywiście nie było to łatwe. Zacznijmy od tego, że w 1983 roku YouTube jeszcze nie istniał. Trzeba było czekać aż 22 lata, żeby jego założyciele wypuścili ten historyczny film o słoniach, ale jeśli dłużej się nad tym zastanowić, Sela miał wszystko, by zostać pierwszym z nas. Po kilku miesiącach wyleciał z Princeton, jednej z najlepszych uczelni w kraju, próbował swoich sił jako dziennikarz sportowy, specjalista od hot take'ów, z których dzisiaj próbuje żyć każdy bloger, napisał też 3 książki, powieści, które były jednak na tyle nijakie, że nikt nawet nie spróbował ich opublikować. Na sam koniec Sela wyjechał jeszcze do Europy, chciał zmienić na chwilę otoczenie i pisać sztuki do teatru, ale gdy zorientował się w końcu, że podąża schematem każdej innej osoby, która wyjeżdża do Europy i pisze sztuki do teatru, postanowił wreszcie przestać się oszukiwać. Spakował ciuchy, kruasanty i marzenia do torby i wrócił do rodzinnego Brumall, niedaleko Filadelfii. Kolejny nudny vlog. Brumall w Pensylwanii jest znane z nudnego nieba, które przykrywa miasto z każdej ze stron. Tysiące nudnych samochodów przejeżdża tu codziennie bez zatrzymywania. W 1870 Buddy Brumall stanął pod tym drzewem i powiedział: to jest Brumall. Brumall nie miało dla niego wielu niespodzianek. Len utrzymywał się głównie z malowania ścian sąsiadom. Zarabiał na tym jakieś $500 miesięcznie, ale popołudniami dalej szukał sposobów na ujście dla swojej artystycznej duszy. Im dalej w las, tym bardziej te ujścia traciły jednak na subtelności. Sela przestał być już człowiekiem, który powtarzał sobie, że nie tworzy dla zabawy, że chce napisać jakąś głęboką powieść, zostawić po sobie ślad dla społeczeństwa. Kolejne porażki pozbawiły go skrupułów. Wystarczyło teraz, że znalazł coś ciekawego na drodze i z nową kamerą w ręku był gotowy na niemal wszystko. Somewhere around 1968-1969 my brother came home with this bombshell, the casing of a bomb. The thing was like 6 feet long. And I said, oh Christ, I gotta do something with that. So that was the origin of King Donald. Królewski Drąg był jednym z pierwszych filmów w jego autorskiej serii. Wszystkie pozostałe wyglądały zresztą podobnie. Niebiesko-fioletowa plansza z tytułem, kilka lub kilkanaście sekund głupiego materiału o na przykład sposobach na kopnięcie samego siebie, a na koniec nieprzerwany śmiech znajomych oraz sąsiadów, którym Sela pokazywał swoje małe dzieło. To ich radość zresztą przekonała go, że może mieć coś wyjątkowego w swoich rękach. Że te krótkie skecze, które tworzył na kolanie, mogą zmienić świat w nie mniejszym stopniu niż książka, której nie napisał, tylko teraz jak zrobić nimi hałas? Jak wyjść poza znajomych i sąsiadów w świecie, w którym nie można było skoczyć na Allegro i kupić 1000 wyświetleń? Cóż, Sela przyzwyczaił się chyba do bycia wszystkim. W swoich filmach był przecież aktorem, reżyserem, kamerzystą, a nawet kulą do kręgli, więc można chyba powiedzieć, że nie miał problemów, by dążyć do poświęceń. A skoro tak, to dlaczego nie miałby zostać kimś jeszcze więcej? I read a book about El Cordobez. El Cordobez was a matador, kind of a renegade matador, and he was having trouble getting to go in the ring. They wouldn't let him in the ring to do his thing. So he built his own bull ring. I says, that's it. Get my own theater. Fuck up. W październiku 1983 roku Len Sela założył własne kino. Odmalował niewykorzystane biura na Lansdowne Theatre, zatrudnił się na kasie, w barze i przy projektorze, a to wszystko po to, by 2 razy w tygodniu wyświetlać 80-minutowe kompilacje swoich filmów. Moron Movies, jak sam je nazywał, wchodziły właśnie na amerykańską scenę i jedyny problem, na pierwszych 4 pokazach obejrzało je 7 osób, łącznie.
na sali z 75 miejscami Sele oglądało średnio 1,75 osoby dziennie, na jego nieszczęście, wliczając w to już rodzinę. Wydawało się więc, że 46-latek zaczyna patrzeć na kolejną klęskę. Być może ostatnią, jak później mówił, nie wiem co przypałętało mnie do filmu. Pewnie to, że każde inne kreatywne zajęcie, za które się wziąłem, kończyło się beznadziejnie, ale wtedy zdarzyło się wspaniałe. Sala wykupił kilka reklam w lokalnych gazetach i ściągnął na siebie uwagę dziennikarki z Filadelfii. 11 stycznia Jill Porter napisała o nim krótki profil na 46 stronie, gazety miały wtedy tyle stron, i rozkochała ludzi w klipach o nieśmiałym sprzedawcy staników na tyle dobrze, że Salą zainteresowali się inni. Artykuły o nim pojawiały się m.in. w Variety, Wall Street Journal, a jak się okazało, na najlepsze nie trzeba było długo czekać. And now, ladies and gentlemen, here's Johnny! Thank you, Doc. Okay. Love it. Earlier this year, we read an article about a man in Philadelphia who makes his own 8mm movies. Now, we're not talking Ingmar Bergman here. His name is Len Sella, and he makes what you call moron movies. To give you an idea what I'm talking about, here are some of the titles we did not select tonight. The Advantage of Having Warts, Another Use for Tough Meat, and Why Jell-O Isn't a Good Doorstep. Good Doorstop. With that in mind, here are some films by Len Sella. W kilka tygodni coś, co zaczęło się od sprzedawania 1¾ biletu na pokaz, zmieniło się w docieranie nawet do kilkunastu milionów widzów Tonight Show Johnny'ego Carsona. Nie tylko najpopularniejszego Tonight Show wówczas w Ameryce, ale też prawdopodobnie najpopularniejszego Tonight Show w historii Ameryki. Z dnia na dzień moron movies stały się narodową sensacją, Sella nie miał już żadnych problemów z wypełnianiem swojego kina i choć pytań pojawiało się mnóstwo o to, skąd wziął się fenomen, kim w ogóle jest ten człowiek, który wyciąga paprochy z oka przepychaczem do kibla, wszystkie najważniejsze zaczynały się od dlaczego. Dlaczego przez kolejne 4 lata krótkie filmy Lena Selly pojawiały się w absolutnym prime time amerykańskiej telewizji? Dlaczego w 1985 VHS z nimi zarobił na samych wypożyczeniach $1,5 miliona i wskoczył do 50 najlepiej zarabiających filmów roku według Variety? W skrócie, dlaczego to w ogóle było rzeczą? Dlaczego Tadeusz Drozda w wersji premium pojawiał się na specjalnych pokazach od Alaski po Salem i nigdy nie usłyszał: panie Drozda, idź pan w chuj z takim żartem? Len Sella miał oczywiście kilka odpowiedzi. Nagrywając o wszystkich wadach chodzenia w wiadrze i Hitlerze w pierwszej klasie podstawówki, trzymał się ścisłych zasad, które jego zdaniem zagwarantowały mu sukces. Po pierwsze, korzystaj z dwóch warstw żartu, tekstowej i wizualnej, ale nigdy jednocześnie. Sella miał dość komików, którzy stoją przed mikrofonem i nie robią nic więcej, tak samo zresztą jak tych, którzy polegali wyłącznie na tym więcej. Wierzył, że widownia liczy na pełen pakiet, zestaw, który trzeba jej sprzedać, dlatego najpierw bawił ich tekstem. Jak wiedzieć, że jesteś pijany? Jesteś pijany, jeśli wyrzucasz psa do kosza, a śmieci wyprowadzasz na spacer. A dopiero później włączał do niego obraz. W ten sposób unikał sytuacji, w której warstwy konkurowały ze sobą i jak sam mówił, z każdej potrafił wyciągnąć to, co najlepsze. Nowy wynalazek. Stworzyłem urządzenie do łapania protez. Jeszcze ważniejsze było jednak drugie. Zostaw w spokoju kamerę. Sella nie wierzył w zbliżenia, oddalenia i ruchy z prawej do lewej i choć w jakimś stopniu wynikało to pewnie z faktu, że w jego przypadku nie za bardzo kto miał tą kamerą ruszać, Sella postanowił przekuć to w swoją zaletę. Nie chciał, żeby cokolwiek odwracało uwagę od treści i jak powtarzał, jeśli twoją największą gwiazdą jest kamera, całość na pewno skończy się problemem. Jak sami jednak widzicie, wskazówki Selly były dość proste, zbyt proste. Raczej niezbyt pomocne, jeśli w najbliższym czasie chcecie zrobić karierę w reżyserce lub kanapkę z kukurydzą, bo też klucz do sukcesu znajdował się tu chyba gdzie indziej. Kluczem Lena Selly był sam Len Sella, człowiek, który zapraszany przez Johnny'ego Carsona na nagranie przynajmniej jednego odcinka na żywo, za każdym razem odpowiadał: nie chcę. Który dostał propozycję od Universal Pictures, mógł sprzedać prawa do Moron Movies za $3 miliony, lecz ostatecznie uznał, że nie, że woli wyświetlać je w swoim własnym kinie. Który otrzymał tonę ofert, mógł wyjechać do Hollywood, pracować na miejscu, zyskać całą ekipę do kręcenia filmów, ale ostatecznie został w Broomall niedaleko Filadelfii. Len Sella był pierwszym youtuberem i nie zamierzał przestać nim być. Jak powiedział w jednym z wywiadów, Tonight Show dał mi frajdę, ale jak możesz poczuć więź z milionem ludzi, z sytuacją, w której nie ma żadnego dotyku? W swoim kinie uzależniłem się od reakcji, od tego, że nie muszę na nikogo czekać. Wszystko robię sam, czyszczę nawet toaletę. To me, any work of art has to be pure. You have to do everything, everything. My apartment is kind of, you know, you're stretching to say it's a work of art, but I, you know, I feel comfortable in things that I created. So every, almost everything in
W latach 90. popularność serii zaczęła w końcu gasnąć. Sequel Moral Movies nie okazał się takim hitem jak jedynka, Johnny Carson potrzebował nowych atrakcji, a wydana też gdzieś w międzyczasie książka rozeszła się po kościach. W te kilka lat Len zarobił jednak tyle pieniędzy, że już nigdy nie musiał malować ścian. Co jakiś czas pojawiał się tylko na retrospekcjach fanów taniego kina i wszedł do kultu, o którym mało kto już pamięta. Dziś ma 82 lata i jak żeby inaczej, swój mały kanał na YouTubie. Subskrybuje go 114 osób, na jego szczęście, wliczając w to rodzinę. Ostatni film pojawił się rok temu, Sela chodzi na nim po złomowisku i uderza pałeczkami o to, co akurat znajdzie obok, a jeśli szukacie czegoś świeższego, to trochę aktywniej udziela się na innych socjalach. Na Facebooku robi to samo, co każdy inny YouTuber przy chwilowym wypaleniu. Nagrywa własne piosenki i covery innych i choć wie pewnie, że jego kariera mogła potoczyć się inaczej, bardziej imponująco, Len Sela naprawdę nie wygląda jak ktoś, kto uważa, że podjął jedną złą decyzję w swoim życiu. Od początku do końca robi w końcu wszystko tak, jak chciał. Sam. Szczerze. I nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że ten świat zasługuje na więcej takich YouTuberów. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. In a beautiful world, I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here, but I'm a creep.